Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki. Z łatwością. Robi się. Akurat chciałem się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy obierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo. Olej już prawie wrze, czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. Nie! Stop! Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco, pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie. Wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz. To nic trudnego. Okej. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. Co za aromat! Bingo! Właśnie! Jeszcze nie wszystko stracone. Użyję żelkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow! Zacznę próbować tych pyszności. Babciu, to jest naprawdę fajne. Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Doceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem, kogo wybrać. Niech będzie babcia. Hurra! Tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Come on! Robi się! Znam najlepszy przepis na świecie. Sushi? Sushi? We wsi na pewno nie mają pojęcia, co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z cukierków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna bita śmietana i żelkowe oczy. Super! No i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. To ciekawy pomysł. Ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jakie sushi ci wyjdzie. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to, żeby dobrze to skręcić, czego ty, babciu, na pewno nie potrafisz. Tadam! Idealne sushi już prawie gotowe. To okropne! Nie zdawałam sobie sprawy, że to sushi jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie sushi w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz całość rozkładamy na talerzu. Rybę? Okej. Dobra. Gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne. Ojej. Sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Bingo. Ale nie szkodzi. Mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu sushi z ogórków? Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe. Niby dlaczego? Ogórek jest idealną przystawką do sushi. Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu. To wygląda nieapetycznie. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No, spójrzcie, jak pięknie. Co to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu.
Fu, nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. Oto one, prawdziwe sushi. Z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. Słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. To nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne, co muszę zrobić, to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. Let's go! To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne i co najważniejsze, bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny gofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka. I zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce. Gotowe. A teraz dodaję jajka. I oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam. I dodamy zieleniny do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie. Ale to ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. I pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie. I mój gofer spłonął. Jaki gorący. Ale nie szkodzi. Zatuszuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Ale pyszności. A ja moje gofry ozdobię zdrowymi ziołami. Spróbujmy. Zacznę od tego. Ojej, ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Fuu, te gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich, co za ohyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O tak, tego właśnie chciałam. Babciu, wygrałaś. Hurra, nie na darmo się tak starałam. A teraz chcę wypić filiżankę dobrej kawy. Nie ma problemu. Robi się. Prościzna. W mojej głowie pojawił się genialny pomysł. Gorąca kawa jest nudna. Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frappuccino. Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu. Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy. No i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Trochę go wstrząsnę i użyję zamiast mleka. A ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. Hmm.
No, myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka Oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. Co za amatorzy. No to teraz moja kolej na robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego potrzebuję. Mielę je ręcznie, aż będą w sam raz. Patrzcie, juczcie się. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co? Kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. Nie wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu zawsze rozpoznaje tę kawę. I muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. Został więc ostatni kandydat. O, to jest naprawdę fajne. Braciszku, wygrywasz tę rundę. Yeah, nareszcie. A oto i ukochana szkoła. No i jesteśmy. Co to za masakra? Karaluchy? Wszystko zepsute. Co my tu będziemy robić? Nie chcę tu mieszkać. Ojej, patrz na tego wielkiego karalucha pełzającego po moim łóżku. Chyba wiem, co robić. Wyrzucimy wszystko, co stare i zamówimy nowe meble. Będę miała o taki pokój. Patrz, odjazdowy, co? Jaki ohydny kolor, zaraz oślepnę. Trzymaj się z tym z daleka. Ja zrobię sobie taki pokój. Mroczny i wyblakły, zamknij to. Stylowy. Mam zamiar kupić dużo fajnych rzeczy. O! Ktoś już dzwoni do drzwi, otwieram. Proszę wejść. Ojej, to moje półki. Dzień dobry, proszę tędy. Jestem taka szczęśliwa. Jaki piękny biały regał. Ile rzeczy można tu zmieścić. Łóżko dla mademoiselle gotowa. Zabawki też na swoich miejscach. Ostatni akcent. Zostało tylko postawić rybkę. Poduszki na miejscu. Gotowe. Ojej, dziękuję bardzo. Jesteście prawdziwymi fachowcami. Teraz to naprawdę piękny pokój. Jestem taka szczęśliwa. Przestań. Witaj w świecie kolorów i dobroci. Uzbroję się w taśmę klejącą. Trzeba działać. Co ona wyprawia? Trzeba oznaczyć terytorium. Gotowe. Co to ma być? Nie wchodź na mój teren. Rączko, przynieś mi pudełko. Pospiesz się, mamy dużo pracy. No wreszcie. Pokrywka niepotrzebna. Co my tu mamy? O, czarne deski. Co ona tak hałasuje? Ty na razie rzucę tutaj, a tej potrzebuję. Rączko, nura do skrzynki po wiertarkę. Daj mi to. Będę zaraz wiercić. Śrubka i jeszcze jedna. To wszystko. Jestem prawdziwym fachowcem. Rączko, podaj mi zszywacz. Dzięki. Zamierzam zrobić baldachim nad łóżkiem. To zajmie tylko kilka minut. Teraz dekoracje. Wezmę troszkę kartonu i przykleję go do ściany. Będę miała tu oświetlenie. Rączko. No dalej. Co jest? Utknęłaś? No wiesz co? Zawsze są z tobą jakieś problemy. Dobra, sama sobie poradzę. Wezmę ten puch.
przykleję go do kartonu na ścianie. Tak jak chciałam. Wyszła mi mięciutka ściana. Ale czegoś mi tu brakuje. Rączka. Ty to masz głowę. Okay. Racja. Potrzebuję sprayu z czarną farbą. O tak, wspaniale. Szare chmury poprawią mi nastrój. Powieszę jeszcze tylko zasłony. I mój wspaniały, ponury, koszmarny pokój gotowy. Ale przerażający widok. Dodam troszkę dekoracji. Ładnych, czarnych rzeczy. I oczywiście globus. A tutaj powieszę moją huśtawkę. Jestem z siebie dumna. Tam, taram, tam, 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 tam. Co to są okropne odgłosy? Nie słyszę mojej muzyki. Spojrzę, co się dzieje. No dobra, wezmę głośnik i mikrofon. Tak, piękny różowy mikrofon. Zaśpiewam moją ulubioną piosenkę. Ustawię tylko tutaj i działa. La 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 la. Co tam się dzieje? Wiem, jak zlikwidować tę niedogodność. Uwielbiam głośną, wesołą mu... What? Dlaczego światło zgasło? Co się stało? Teraz wykonam mój ulubiony taniec. Ponury taniec. Aha! W porządku, zaczekaj chwilkę. Co? Znowu światło? Kto je włączył? Gotowe! Rączko, natychmiast do mnie. Trzeba coś z tym zrobić, do dzieła. Co? Ej, nie! Nie dotykaj tego! Spadaj stąd! Puść! Zostaw to, ostrzegam cię. Nie ma mowy! Ojej, rączka wpadła do akwarium, zaraz utonie! Uspokój się, nie dramatyzuj. I to z tobą. O nie, utonęła! Chyba żartujesz. Przestań panikować, żyje. Wyciągnęłam ją. Wszystko okej, tylko trochę mokra. Ale fajna kostka Rubika. Udało mi się ją ułożyć. Oj, zgłodniałam. Zaraz zamówię sobie coś pysznego. Okej. Świetnie. Wkrótce przyjedzie. A ja w tym czasie? Ojej, już są! Hurra, moje zamówienie. Witaj, wejdź proszę. Postaw tu moją lodówkę. Do widzenia. Ale fajna. Sprawdźmy, co tam jest. Ojej, wszystko, co zamówiłam. Moje ulubione żelki. O tak. Jakie pyszniutkie i słodkie. Niam, 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 niam. Ja też jestem głodna. Rączko, przynieś mi coś do zjedzenia. Co ty tam masz? Co to takiego? Mam nadzieję, że sok pomidorowy. Niezły, niezły. A to co? Sam raz. Słodkie żelkowe oczy. Uwielbiam je. Wymyśliłam coś. Nabiorę Enid. Enid, patrz. Ale pyszne, co? Ojej, to straszne. Uwielbiam jeść oczy. Wednesday, co ty wyprawiasz? Skończyłam jeść swoje i zaraz zjem twoje. Straszysz mnie, co? Tak, strach cię obleciał, co? Nieważne, to nie było śmieszne. Dokończę swoje żelki. Wow, zaraz będzie dyskoteka. Lustrzana kula jest super. Będę tańczyć do białego rana. To daje tyle światła. Powieszę ją tutaj. Odjazd. A to moja ulubiona lampa. Powieszę też lampeczki. A teraz włączam. Ale fajnie, dyskoteka. Zadzwonię do przyjaciół. Cześć! Słuchajcie, urządziłam imprezę. Zapraszam was. Mam tu kryształową kulę, można potańczyć. O, już są. Lecę otwierać. Patrzcie, jak tu fajnie. Zrobimy selfie?
Patrzcie, ekstra, co? Tak. Zróbmy sobie jeszcze fotkę. Prawdziwa impreza. Fajnie, co? A co tam się dzieje? Wygląda przerażająco, ale rzućmy okiem. Co to może być? Tylko cicho. Czego chcecie? Czy to duch? O nie, wiejemy stąd! Wolę siedzieć w swoim kąciku. Przepraszam, że przeszkodziłam. Mam lusterko i jakąś fajną różową szminkę. Poprawię sobie makijaż. Tak, teraz wyglądam o wiele lepiej. Rączka, co ty tu robisz? Jeździsz na desce? Nic ci się nie stało? Idziesz do domu? No to pa. Muszę skończyć swoją powieść przed terminem. Niewiele mi już zostało. Jeszcze kilka rozdziałów i będę mogła wysłać ją do wydawcy. Rączko, zejdź ze mnie. Czego chcesz? No dalej pokaż. Nie, nie mam teraz czasu. Zostaw mnie w spokoju. Spadaj stąd, zajmij się sobą. Jakie fajne cienie do powiek. Co to? Rączko, co się stało? Wygoniła cię. Przestań! Odczep się od moich włosów. Co tam się dzieje? Nie mogę się skupić. To znowu ty, Rączko. Koniec z tym. Chodź tu, łobuzie. Wsadzę cię do klatki za takie zachowanie. Nie wolno tak robić.